Witajcie, rozpoczęły się ferie, czas odpoczynku i zabawy. Czas, kiedy widywaliśmy się w bibliotece na zajęciach plastycznych, na teatrzykach, czy też na wspólnym czytaniu. Niestety w tym roku nie możemy się spotkać na zajęciach, dlatego też przygotowaliśmy dla Was kilka inspirujących filmów. Dzisiaj wykonamy taką oto pracę. Zapraszam. Do wykonania naszego bałwanka będziemy potrzebować następujących komponentów. Kartka A4, najlepiej czarna lub niebieska, która utworzy nam tło. Do tego ścinki papieru, białe oczywiście, które uformują nam kule śnieżne. Jeżeli nie chcemy bawić się wycinanie takich drobniutkich elementów, to możemy użyć białej bibuły na przykład. Do tego potrzebujemy kilka jakichś kolorowych karteczek, z których będziemy formułować oczka, miotłę, czapeczkę, nosek i oczywiście klej i nożyczki. Na koniec przyda nam się biała lub jakaś srebrna kredka, którą narysujemy sobie pruszący śnieżek. Tak więc zaczynajmy. Pierwsze co robimy, to oczywiście otwieramy klej i smarujemy koło dużą ilość kleju nakładamy. Pierwszą kulę formujemy bałwanka, na którą właśnie naklejamy nasze ścinki. Jest trochę przy tym zabawy, ale jak to się mówi, nigdzie nam się nie śpieszy. Możemy się dobrze bawić. Sprawdzamy, co się trzyma. Teraz drugą kulę formujemy. Odrobinę mniejszą od tej pierwszej. I też naklejamy ścinki lub bibułę. I teraz robimy główkę dla bałwanka. Trzecia kula. Dobrze. Mamy już uformowanego bałwanka, kształt bałwanka, trzy kule ulepione. Tak więc teraz zabieramy się za ozdabianie naszego bałwana. Zacznijmy od czapeczki. Czapeczka bałwanka będzie niebieska. Tak więc wytnę kształt czapki. I nakleimy czapeczkę na głowę bałwanka. Tak, teraz myślę, że przyszedł czas na oczka. Oczka będą czarne. Do oczek użyłem dziurkacza. I dwa czarne oczka naklejam na główkę. Czego jeszcze potrzebuje bałwanek? Oczywiście noska. Pomarańczowy kolor symbolizujący marchewkę. O, taki trójkącik malutki naklejamy pod oczkami. No i przydadzą nam się też usta. Usta możemy zrobić, myślę, że różowy kolor będzie fajny. Tak więc wycinamy sobie kształt ust. Najlepiej, żeby buźka była uśmiechnięta i naklejamy pod noskiem. A.
bałwanek bez guzików to już nie bałwanek. Więc naklejamy kilka guziczków. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dobrze. Czego jeszcze nam brakuje? Myślę, że trzeba rączki jeszcze zrobić, tak więc do wykonania rączek użyjemy może zielonego koloru i takie miotełki malutkie zrobimy dla bałwanka. Dwa paseczki. Nakleimy po bokach. No jeszcze małe paseczki natniemy, żeby jakieś paluszki były. Tutaj paluszki krótsze zrobimy. Tyk. Tak. Voilà. I gotowe. Teraz możemy jeszcze ozdobić nasze tło. Są ferie, jest zima, tak więc może stworzymy śnieżki. Albo gwiazdki spadające z nieba. I gotowe. I tak prezentuje się nasz bałwanek, eko można powiedzieć bałwanek, bo wykorzystaliśmy dużo komponentów z recyklingu. Zapraszam Was do wykonania własnych prac plastycznych.